ruszamy w dalszą drogę. Drogę usłaną miłością. Obecnie trudno wyobrazić sobie uroczystość weselną bez tortu. Wspólne krojenie słodkiego poczęstunku przez Państwa młodych to dziś obowiązkowy punkt każdego wesela. Tradycja ta ma jednak swoją bardzo długą historię. Dziś symbolika tortu wiąże się przede wszystkim z jego smakiem. Ma wyrażać słodycz wspólnego życia. Mówi się, że co kraj to obyczaj, ale i w poszczególnych regionach Polski można spotkać się z różnorodnymi tradycjami i zwyczajami weselnymi. Na Śląsku wesele kojarzy się jednak nie tylko z tortem, ale także z kołoczem śląskim, który posiada chronione oznaczenie geograficzne. Jego przygotowanie to sztuka, której szczegóły zdradziła nam Maria Magosz. Trafiamy do jej cukierni w Krapkowicach. Kołocz śląski wywodzi się z tradycji wypieku i spożywania obrzędowego ciasta weselnego, które na ziemiach polskich wypiekano już od X stulecia. Jako kosztowne ciasto weselne, kołocz miał zagwarantować nowej rodzinie dostatek. Jaka jest historia kołocza śląskiego? Kołacz śląski ogólnie ja pamiętam już od lat dziecinnych. Wypiekała go moja babcia. My jako małe dzieci wypiekałyśmy z nią, pomagałyśmy, wypiekała go moja mama. Kołacz śląski nie należał do tanich ciast. To kołacz śląski jest złożony z trzech ciast. Jest ciasto drożdżowe, są farsze, jest farsz serowy, makowy, jabłkowy. W tej uboższej wersji kołacz drożdżowy tylko z posypką i wszem obecne masło. Ale kołocz to też nie było ciasto takie na co dzień, tylko nie, święta, prawda? Nie, to było ciasto, które się wypiekało naprawdę na szczególne okazje. Na wesela, na odpusty, na kiermasze, które były we wioskach, zresztą wszędzie, w miastach też. To było naprawdę takie od święta ciasto, z racji tego, że skład surowcowy był bardzo bogaty. Czy to prawda, że czasami sąsiedzi nawet zrzucali się tak, na jedno ciasto? Tak. Jak to wyglądało? Z reguły to było takie przy weselach. Przy weselach zawsze obdarowywali sąsiadów czy gości zaproszonych właśnie kołaczem śląskim. A że czasy były różne, te wojenne, powojenne, to sąsiedzi przynosili tam, gdzie było wesele, przynosili jajka, przynosili masło, żeby gospodarze mogli zrobić jak i nawet twaróg, gdzie na przykład sami wyrabiali, żeby rodzina mogła wywiązać się z danej roli i zrobić ten kołacz jak najlepszy. Zgodnie z tradycją. Zgodnie z tradycją. A jak było znów u sąsiada wesele, to znów ci drudzy znów się zrzucali. Był rewanż. A czy to ciasto jest trudne do zrobienia w domu? Dla nas nie jest trudne. Dla nas nie jest trudne, ale jak rozmawiałam z innymi cukiernikami, jak spotykamy się gdzieś na szkoleniach czy na takich spotkaniach branżowych, to każdy pyta, jak wy to robicie, bo myśmy próbowali, a nam to nie wychodzi. Kołocz śląski ma trzy warstwy. Na spodzie jest ciasto drożdżowe. Potem jest ser albo masa serowa, masa makowa albo jabłkowa, a potem do góry się układa właśnie tą kruszonkę. I która też jest właśnie podstawą jest masło. To zacznijmy może od tej pierwszej warstwy. Może niech pani spróbuje, jak się wałkuje właśnie ciasto drożdżowe. Pani spróbuje może... O Boże. W tę stronę? Tak. I trzeba równo też w tą stronę, żeby był prostokąt. A długo się uwija takie ciasto? Jak połączy się wszystkie składniki, no to garuje gdzieś tak 20 minut, 30 minut, też w zależności od temperatury właśnie pomieszczenia. Ale waży ten wałek. Agnieszka, która wałkuje, to ona już jest wprawiona, także dla niej już ten wałek nie jest aż taki ciężki. Aerobik. Także zapraszamy, jak będzie sezon weselny, to zaprosimy panią do wałkowania kołaczy. Zgłoszę się na ochotnika. Podstawa gotowa. Czas na dalszy etap. Tutaj nakładamy farsz. A blacha jest czterolantowa dlatego, żeby ten farsz nigdzie nam nie wypłynął. Żeby było równomiernie rozprowadzony po całej powierzchni.
O, co my tu mamy? Ser już. Tak, tu jest ser już nałożony. I na ten ser nakłada się trzecią warstwę, kruszonkę. Agnieszka jeszcze ma już nałożony też, tak samo przygotowany ma kołacz z jabłkiem. I z makiem też. To jest z jabłkiem, ale z jabłkiem jest różnica ta, że tu jest jabłko, a jabłko dodatkowo przykrywamy jeszcze cienką warstwą też drożdżowego ciasta. Kołacza właśnie z serem i z makiem nie przykrywamy, już przykryciem właśnie z jabłkiem przykrywamy. Jabłko pod kołderką. Tak, jabłko pod kołderką. Następnym etapem kołacza to jest właśnie nakładanie kruszonki. Można troszkę sobie tam pomóc mąką. Robimy sobie w takie wałeczki. Pani mi pomoże też. Ja jadę z tej strony. Najpierw popatrzę, jak pani to robi. I układamy kruszonkę. Ale pani jest szybka. Zawsze chciała pani być cukiernikiem. To było pani marzenie? Tak. Tak, chciałam zawsze być cukiernikiem, chociaż mama chciała bardzo, żebym skończyła średnią szkołę, żebym miała lżej w życiu jak mama. Rodzice pracowali na roli, ale ja już w pierwszej klasie ogólniaka wiedziałam, że to nie jest dla mnie szkoła. Że ja chcę wrócić i ja chcę być cukiernikiem. W tajemnicy przed mamą poszłam sobie załatwić praktykę. Ale że nie byłam pełnoletnia, to nie mogłam tej praktyki podjąć. No i musiałam skończyć ogólniak. Chciałam zrobić maturę i potem mamie powiedziałam, teraz mi już nie będzie rozkazał, teraz zrobię co. I potem okrężną drogą gdzieś szukałam właśnie, gdzie mogłabym się doszkolić. Robiłam w Katowicach właśnie kursy cukiernicze. Mój wujek był też piekarzem i cukiernikiem, trochę miałam u niego praktykę. No i tak potem z mężem żeśmy zdecydowali, bo była okazja, żeby tutaj w Krapkowicach kupić cukiernię, żeśmy wzięli kredyt, no i tak 26 lat działamy. I kontynuuje pani tradycję. Tak. Proszę państwa, jeśli chodzi o konkurs, kto szybciej zrobi kruszonkę, to raczej przegrałam w przedbiegach, ale postaram się na kolejną wizytę przygotować, poćwiczyć. Ale muszę pani powiedzieć, że na pierwszy raz to pani bardzo ładnie układa. Dziękuję bardzo, też moje cztery rządki w porównaniu z ponad połową blachy. No ma pani sprawę, naprawdę. No, ale muszę powiedzieć, że jeszcze są pracownicy, którzy jeszcze szybciej układają. Weselne tradycje u Ślązaków zaczynają się na tydzień przed ślubem. Wtedy to przyszła para młoda rozdaje rodzinie, sąsiadom i znajomym, którzy nie będą obecni na weselu, kołocz, czyli popularne ciasto występujące w różnych odsłonach z serem, jabłkami i makiem.